jestem za Trumpa, także... Będzie pani głosować na Trumpa? Będę głosowała i zgłosowała na Trumpa, tak. Wow. Ponieważ wierzę w bezpieczną Amerykę, a Trump spełnia nasze wszystkie kryteria i dlatego po raz drugi będę na niego głosowała, tak. Ja przyjechałem z Florydy, bo dowiedziałem się przez was, że tu będą samochody i będzie przejeżdżał przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za wszystko, co robicie. To jest najlepsza telewizja. Docierajcie do Polonii, mówcie Polonii, tłumaczcie Polonii. Jakie to ważne są wybory. A zna pani TFZ Republika? Tak, znamy. Sama, przez jej mama. I popieramy bardzo. Republika, 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 Republika. Dzień dobry. Jeśli mowa o ścianach LED-owych, to chyba właśnie to miejsce, w którym w tej chwili jestem, jest światową stolicą. W ogóle o tym, że Nowy Jork jest stolicą, to za chwilę będziemy mówić, ale światową stolicą ścian LED-owych jest właśnie Times Square, gdzie w tej chwili się znajdujemy. Bardzo dziękujemy Państwu za ten tygodniowy wysiłek. Udało się zebrać pieniądze na ścianę LED-ową. My dziś będziemy na naszej antenie pokazywać, jak dokładnie ten sprzęt wygląda. Jest już w tej chwili pakowany i jest już w drodze do nas. Pokażemy Państwu, jak wygląda to na zdjęciach. Przyjaciele Republiki na moim miksie, bo nie udało nam się połączyć, więc wrzucimy Wam zdjęcie. Jak wyglądacie, będąc w tym właśnie miejscu, czyli właśnie na Times Square? Fake badge carrying. Dobra! To jest Nowy Jork, czyli miejsce, które nigdy nie zasypia. Szanowni Państwo, dosłownie 15 minut stąd, prosto spacerem, znajduje się sala Madison Square Garden, jedna z najbardziej znanych na świecie hal widowiskowych, hal sportowych. Tam rezydują aktualne mistrzynie WNBA. Ja widzę przed sobą wielki właśnie baner pokazujący drużynę koszykarską, która wygrała tę kobiecą ligę NBA. Tu również nowojorscy Knicks na co dzień grają w koszykówkę, ale wczoraj tutaj odbyła się jeden z najgłośniejszych elementów trwającej kampanii wyborczej. 45. prezydent Stanów Zjednoczonych zorganizował wiec w hali, która jest jedną z najbardziej znanych aren widowiskowych na świecie. W trakcie tego spotkania wystąpił m.in. Rudy Giuliani, legendarny burmistrz Nowego Jorku, człowiek, który przed laty zmienił oblicze tego miasta. I Rudy Giuliani odniósł się w swoim wystąpieniu do Jana Pawła II, witając wszystkich właśnie w stolicy świata, bo tak nazwał to miasto. Bardzo proszę. Witamy w stolicy świata. Nie ja to powiedziałem. Te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II, kiedy przyjechał do Nowego Jorku i stwierdził, że to Nowy Jork jest stolicą świata. Teraz nikt już nie może temu zaprzeczyć. No
Nikt takich wątpliwości nie ma, ale tak naprawdę nie tylko od tego momentu. Odwołanie do Jana Pawła II jest kolejnym już odwołaniem do polskiej tradycji w tej kampanii wyborczej. Powody są nam świetnie znane. Sondaże, które publikowane są w ostatnich godzinach, pokazują, że Donald Trump w tej kampanii wyborczej wychodzi na prowadzenie już nie tylko i wyłącznie w tych stanach, które zmieniają swoje preferencje, a to są stany najważniejsze dla zwycięstwa w wyborach, ale już w ogóle, w ogólnopolskich, w ogólnoamerykańskich, przepraszam, w sondażach wychodzi na prowadzenie ponad Kamalą Harris. Wczoraj w trakcie tego wiecu tu w Madison Square Garden wypowiadał się również najbogatszy człowiek świata, Elon Musk. Bardzo proszę. Zamierzamy zdjąć z was ciężar rządu i pozbyć się go z waszych kieszeni. A Ameryka nie będzie jedynie wielka. Ameryka osiągnie najwyższy poziom, taki, którego jeszcze nigdy nie miała. Przyszłość będzie niesamowita. Wreszcie, oczywiście, w Madison Square Garden, w mieście, w którym przez całe dziesięciolecia rozwijała się kariera Donalda Trumpa, wystąpił on sam, mówiąc te słowa. Chciałbym rozpocząć, pytając się, zadając bardzo proste pytanie. Czy lepiej wam się żyje teraz niż 4 lata temu? Dzisiaj jestem z wami z przesłaniem nadziei dla wszystkich Amerykanów. Z waszym głosem w tych wyborach ja zakończę inflację. Ja zakończę inwazję kryminalistów wchodzących do naszego kraju. Ja przywrócę amerykańskie marzenie. Potrzebujemy amerykańskiego marzenia. Potrzebujemy, aby wróciło do domu. Nasz kraj będzie większy, lepszy, bogatszy, bezpieczniejszy i silniejszy niż kiedykolwiek. Te wybory z polskiej perspektywy, o czym wiedzieliśmy i o czym mówimy już od dawna, są niezwykle istotne ze względu na to, jak duża jest waga polskich głosów. I Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych zdają sobie z tego bardzo dobrze sprawę. Nasza ekipa jest tu od kilku dni. Kolejne spotkania zarówno tu w okolicy, w Newark, jak i w Chicago, jak i w Michigan spowodowały, że nasze kamery, nasi operatorzy mogli spotkać się z Polakami czy z Amerykanami polskiego pochodzenia, którzy mówili między innymi to. Myślałam początkowo, że to będzie przejażdżka naszej grupy zwolenników Polonii for Poland prostą ulicą Milwaukee z powrotem. Tymczasem okazało się, że się o tym wiele osób dowiedziało. Amerykanie się dowiedzieli, zaczęli do mnie dzwonić. Mamy też tutaj właśnie taką grupę Amerykanów z Szamburga, drugą z południa. Oni organizują takie właśnie parady samochodowe, popierając Trumpa. I dzisiaj będą z nami. Mam nadzieję, że to się uda. Pierwszy raz organizuję taką paradę i się bardzo cieszę, że jesteście z nami. Mówiliśmy już kilkukrotnie, że tu w Stanach Zjednoczonych nasza stacja jest stacją oglądaną, a to jest jeden z dowodów. Mówił pan, że ogląda pan telewizję Republika? Tylko Republika. Tylko Republika? Dlaczego tylko Republika? No, najbardziej według mnie teraz konkretna telewizja. To... I według mnie szczera. A Polacy tutaj oglądają Republikę? Ja myślę, że tak. To, co po znajomych słyszę, to tylko Republika. To... No, w Chicago mieszka 2 miliony Polaków. No to znaczy, że to bardzo dużo osób musi oglądać. Oczywiście, no. Choć zdarzają się i z tej, z drugiej strony, ale... No mamy demokrację, ale mądrzy ludzie wybierają telewizję Republika. Tylko Republika i polecam wszystkim. Tak, polecamy również, a to kolejne dowody na to, że tutaj oglądają nas Amerykanie polskiego pochodzenia. Cieszymy się, że mamy gości z Polski. Z telewizji Republika i mamy, a przede wszystkim mamy nadzieję, że prezydent Trump powróci do prezydentury. Frekwencja dopisała? Tak. Frekwencja dopisała. Jest poparcie wśród społeczności amerykańskiej, także
uważamy, że jest. A to, co jest najciekawszą w tej chwili cechą tej dobiegającej końca kampanii wyborczej 5 listopada głosowanie, czy koniec głosowania, bo głosowanie w Stanach Zjednoczonych trwa już od dłuższego czasu, to zwiększająca się liczba osób, które w przeszłości głosowały w ostatnich wyborach na kandydata demokratycznego, partii demokratycznej, Joe Bidena, a teraz chcą głosować na Donalda Trumpa. To jeszcze jeden przykład. Bo my wspieramy Trumpa. No, wspieramy, no. No, głosować, a ja to będzie pierwszy raz, no, że głosuję za Trumpa. Ostatnie dwa razy za Biden i Clinton, więc to będzie mój pierwszy raz, że głosuję. Zmiany, 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 cytując Bareję. Wszystkie te rzeczy oczywiście mają kluczowe znaczenie, decyzje podejmują obywatele Stanów Zjednoczonych, ale skoro Nowy Jork jest stolicą świata i skoro wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych wpływają na politykę na całym świecie w pewnym sensie, a być może w bardzo istotnym, interesuje to również nas i między innymi o tej sprawie będziemy rozmawiać dziś w moim programie. Michał Rachoń, prosto z Nowego Jorku jedziemy.